365 dni ze świętymi i błogosławionymi. 9 listopada. Oto Bóg wszechmogący, niewidzialny, niepojęty, niewysłowiony, niezgłębiony, wyprowadzając człowieka z mułu ziemi, uszlachetnił go przez nadanie mu swego własnego obrazu. Cóż bowiem wspólnego mają Bóg i człowiek, cóż mają wspólnego ziemia i duch, albowiem Bóg jest duchem, Jakże wielkim wyniesieniem człowieka jest to, że Bóg obdarzył go obrazem swojej wieczności i odbiciem swego działania. To podobieństwo do Boga, o ile jest zachowane, jest dla człowieka niezmiernym zaszczytem. Święty Kolumban